Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z cyklu poradników dla początkujących biegaczy amatorów, ambitnych amatorów biegania oraz osób trenujących hybrydowo, czyli łączących trening siłowy i trening wytrzymałościowy, tak jak ja, którzy chcą być po prostu lepsi w bieganiu. W dzisiejszym odcinku poruszamy sobie temat metodyki treningowej, a mianowicie BNP, bieg z narastającą prędkością, bardzo istotny dla każdego, kto chce biegać długie dystanse na zawodach i być w tym coraz lepszym. Spróbujmy sobie zdefiniować, czym jest BNP. Jest to rodzaj treningu biegowego poprawiający zdolność utrzymania oraz zwiększenia tempa biegu w momencie nagromadzonego zmęczenia. Dodałbym, że jest stosowany w przygotowaniach do biegów na dłuższy dystans od 10 km do maratonu i jego głównym założeniem jest stopniowe zwiększenie tempa biegu, które można zaprogramować na różne sposoby. Od siebie dodam jeszcze, że jest to trening, który może robić każdy z Was, od naprawdę bardzo amatorskiego, początkującego poziomu zaawansowania, po poziom średnio zaawansowany, mega zaawansowany. Właściwie każdy później już ten trening w swoim planie wykonuje. Przejdźmy sobie do korzyści ze stosowania treningu z narastającą prędkością. Po pierwsze, rozwija wydolność tlenową i beztlenową. Oznacza to w skrócie, że jest to trening, w którym zarówno biegamy na tlenie, czyli mamy przemiany takie, które wymagają od nas spalania tkanki tłuszczowej, po prostu korzystają z naszych zasobów tłuszczowych, jest to spokojny bieg tlenowy oraz znacznie bardziej wymagający, w którym tętno wskakuje na wyższy poziom, no i wtedy tak naprawdę spalamy, przede wszystkim wykorzystujemy jako energię węglowodany. Po drugie, bezpiecznie buduje siłę biegową i siłę potrzebną na przebiegnięcie mocnej końcówki na zawodach. Większość początkujących biegaczy, które zabiera się na zabieganie swoich zawodów, wie, że końcówka powinna być najmocniejsza. Ostatni kilometr, 2, 5, w zależności od dystansu, powinniśmy biec mocniej niż na samym początku. Trzeba się odpowiednio do tego przygotować i właśnie trening z narastającą prędkością jest do tego przygotowaniem. Przygotowaniem treningowym, przygotowaniem naszego ciała. W momencie, gdy zmęczenie jest na wysokim poziomie, my dokładamy sobie jeszcze obciążenia, które jesteśmy w stanie pokonać po prostu. No i wzmocnić się w tej ostatniej fazie biegu. Po trzecie, pozwala przygotować się psychicznie do mocniejszego finiszu na zawodach. No właśnie, psychika. Mało się o tym mówi, a tak naprawdę nasz mental, to co mamy w głowie, tak jak jesteśmy nastawieni do biegu oraz co się dzieje w momencie zmęczenia. Czy właśnie nie ciało jest naszym ograniczeniem, tylko psychika, czyli nasza głowa. I w momencie, gdy zaczniemy trenować odpowiednio mocne końcówki, tak zwane, wtedy zaczniemy lepiej biegać na zawodach właśnie pod koniec tego dystansu. Po czwarte, jest satysfakcjonującą odmianą treningu z niskim progiem wejścia. Oznacza to, że może ten trening robić każdy. Tak naprawdę musimy sobie tylko ustalić tempa, na jakich będziemy biegać, jak szybko będziemy biegać. W skrócie. Wiadomo, zawodowcy, elita będzie biegała bardzo szybko, na prędkościach i dystansach nieosiągalnych dla amatorów. Ale jeżeli jesteś amatorem, to po prostu dostosowujesz ten trening do siebie i co istotne, ten trening nie jest tak męczący, tak obciążający jak wiele innych jednostek treningowych. Właśnie takich jak interwały, treningi tempowe, treningi progowe. To są mocne jednostki treningowe, po których trzeba odpowiednio odpocząć. A bieg z narastającą prędkością jest pewnym akcentem mocno intensywnym, natomiast jego 2/3 to tak naprawdę w miarę spokojny bieg. Mamy naprawdę sporo możliwości zaprogramowania sobie biegu z narastającą prędkością, ale ja pokażę Wam 3 takie najbardziej popularne. Pierwszy rodzaj treningu BNP to jest klasyczny długi bieg z symetrycznie narastającą prędkością. Cały nasz trening dzielimy sobie na minuty bądź na kilometry. Na minuty, czyli na przykład co 5 minut lub co 10 minut, przyspieszamy. Na kilometry, co na przykład 500 metrów, kilometr lub co 2-3 km, w zależności od poziomu zaawansowania, znowu przyspieszamy. Mówiąc w skrócie, zaczynamy spokojnie i co dany odcinek, który sobie założyliśmy, symetrycznie przyspieszamy o bardzo podobną, zbliżoną ilość prędkości, urywamy podobną ilość sekund. No w tym przykładzie, na tym wykresie, który Wam pokazałem, zaczynamy sobie od tempa 6 minut na kilometr i później sobie urywamy tak, aż dochodzimy do prędkości 5 minut 15 sekund na kilometr. Jest to jeden z najczęściej stosowanych i chyba najskuteczniejszych treningów BNP, jaki możecie sobie zaaplikować. Drugim rodzajem treningu BNP jest bieg stałym tempem z szybką końcówką, z szybkim finiszem. Prosty jak budowa cepa i chyba najlepszy dla początkujących. Większość dystansu, czyli powiedzmy 70% naszego treningu kilometrażowego lub czasowego, biegniemy spokojnym tempem, na przykład rozbiegania,
No i końcóweczkę, ostatnie 25-30%, biegniemy sobie szybciej, albo robimy mocną końcówkę stałą, albo staramy się podczas tej końcówki cały czas troszkę przyspieszać co kilka minut, co kilkaset metrów, jak sobie to ustawicie. Trzeci najbardziej zaawansowany rodzaj treningu BNP to etapowy trening BNP w formie tempówek lub interwałów. I tak naprawdę wchodzimy tutaj już w takie bardziej programowanie treningowe dla osób bardziej zaawansowanych, ponieważ jak sami widzicie, zawodnik zaczyna nam ze spokojnego tempa rozbiegania, później ma trzy odcinki coraz szybsze, po których schodzimy znowu do tempa rozbiegania i znowu wchodzimy w trzy odcinki coraz szybsze. Więc w naszym treningu aplikujemy sobie dwu lub trzykrotnie takie, nazwijmy to, wewnętrzne biegi z narastającą prędkością, między którymi albo odpoczywamy, albo nie odpoczywamy, bo równie dobrze po jednym biegu z narastającą prędkością od razu możemy przejść do drugiego. Natomiast ta metoda jest o tyle wymagająca, że raczej będzie dobra dla osób naprawdę zaawansowanych, które robią sporo kilometrów, już szybko biegają, no i biegają już dobre kilka lat. Przejdźmy sobie do najczęstszych błędów popełnianych przez osoby początkujące, które zaczynają robić treningi z narastającą prędkością. Pierwszym jest: pierwsza faza biegu jest szybsza niż ostatnia. Czyli za szybko zaczynasz, za wolno kończysz. No na tym to nie polega. Na początku biegniemy wolno, naprawdę wolno. Możecie nawet biec wolniej niż tempo rozbiegania. W zależności od tego, jak sobie to wszystko zaplanujecie, to tak naprawdę te siły muszą zostać na samą końcówkę. Tam macie dać z siebie więcej. Tamten wysiłek ma osiągnąć RIR 8-9, 9,5, może nie 10. RIR to jest skala odczuwalnego wysiłku. Czyli wysiłek ma być ciężki, bardzo ciężki, ale ma być dopiero w kolejnych fazach biegu. Nie możecie zacząć za szybko. Na początku powinniście naprawdę zacząć sobie nawet od wolniejszego tempa, niż jeżeli robicie typowe rozbieganie. Drugi błąd. Zbyt ciężki, wymagający trening, brak zachowania proporcji 70-30 lub 50-30-20. Proporcje, o których mówię, oczywiście, jak możecie się domyślić, dotyczą ilości wysiłku. A więc w proporcji, powiedzmy, 70-30, rozumiemy, że 70% biegu to powinien być bieg tlenowy, spokojny, na niskim tętnie, spokojnej prędkości, oddychamy nosem, nie lecimy jakoś bardzo mocno, 30% to jest wymagający odcinek. W proporcji 50-30-20 50% jest bardzo spokojnym wysiłkiem, 30% jest umiarkowanym, 20% jest już tym naprawdę bardzo ciężkim lub ciężkim. W skrócie, BNP nie polega na tym, że zaczynamy ledwo żywi, a kończymy martwi na treningu. Trzeci błąd, olewasz swoje samopoczucie, patrzysz tylko na zegarek. No właśnie, jeżeli jesteś w ogóle osobą początkującą, to powinieneś zwrócić uwagę na to, jak się czujesz, niekoniecznie patrzeć na to, co jest w zegarku, to, co jest napisane w planie, bo nie zawsze mamy dzień, w którym jesteśmy tak mocny wysiłek w stanie wykonać. Mówiąc w skrócie, możemy zaplanować sobie trening BNP, rozpisać go, wrzucić do zegarka i pobiec dokładnie tak, jak nam zegarek mówi, ale może być tak, że ten trening w dany dzień będzie za mocny. Dlatego na początku nawet fajnie robić sobie te treningi po prostu na czuja i dać, wgrać sobie w zegarek tylko dystans, tylko powiedzmy odcinki lub czas, natomiast nie wgrywać prędkości. Tą prędkość monitorować i dostosować do swojego samopoczucia na początku samemu. A więc zaczynamy spokojnie, zegarek pipczy nam po kilometrze, biegnij szybciej, cyk, zaczynamy trochę biec szybciej, znowu pipczy, znowu troszkę szybciej, ale wszystko robimy troszeczkę na czuja i najwyżej zwracamy uwagę na zegarek, czy biegniemy wystarczająco szybko. I tyle. Ostatni, czwarty błąd. W przygotowaniach do zawodów nie robisz BNP. Mówiąc w skrócie, to jest tak ważny trening, że sobie nie wyobrażam, żeby ktoś przygotowywał się do zawodów na przykład na półmaraton czy maraton, a nawet na 10 km i nigdy nie zrobił biegu z narastającą prędkością. Jest to o tyle fajny trening i istotny, że buduje naszą pewność siebie, psychikę na samej końcówce oraz wzmacnia nas siłowo. No, tak naprawdę jest to trening niezwykle wszechstronny i w ogóle powinienem to samo dodać w filmie, który zrobiłem na temat fartleku, czyli zabawy biegowej. Tam też powinienem zrobić w rzeczach, w błędach, że nie robisz fartleku, bo zabawa biegowa jest nawet ważniejsza od biegu z narastającą prędkością u osób początkujących, które chcą się rozwijać biegowo, ponieważ daje możliwość biegania na różnych tempach. Więc zabawa biegowa dla mnie nawet jest wyżej niż bieg z narastającą prędkością, ale jeżeli szykujemy się do zawodów, które są wymagające, jeśli chodzi o dystans, no to BNP
To jest jedna z podstaw. Przygotowałem dla Was kilka przykładowych planów BNP. Dla osób początkujących będą dwa, dla troszkę bardziej zaawansowanych jeden, ale chciałbym tu podkreślić, że możliwości zaprogramowania biegu z narastającą prędkością jest pewnie kilkanaście różnych. Ja dałem takie najprostsze. Plan dla początkujących w wersji A polega na tym, że na początku robimy sobie oczywiście chodzoną rozgrzewkę, co jest dla mnie bardzo istotnym elementem, 5-10 minut chodu marszu. Wchodzimy sobie na 30 minut spokojnego biegu tlenowego, po czym 5-10 minut to jest szybki bieg na samopoczucie. Mówiąc w skrócie, mamy tutaj BNP z mocną końcówką i na końcu wyciszenie, chód 10 minut. Prosty jak budowa cepa i tak może to wyglądać na samym początku przygody z tym treningiem. Wersja B tego planu będzie troszkę bardziej zaawansowana, powiedzmy, i znowu zaczynamy sobie od chodu 5-10 minut, przechodzimy do 20 minut spokojnego biegu tlenowego, po czym bez żadnych przerw 10 minut szybszego biegu, po prostu szybszy bieg, może być o 15 sekund szybszy, 20-30 sekund szybszy, spokojnie, tutaj nie macie nie wiadomo jak mocno biec. Po nim przechodzicie do ostatniej fazy, 5 minut jeszcze szybszego biegu, może być na przykład bliski tempa pod 5 km. Po czym wyciszenie, najlepiej około 10 minut biegu, bo to już będzie taki 10 minut chodu, przepraszam, bo to już będzie taki wysiłek, że musicie się odpowiednio długo wyciszyć. Jeżeli jesteś bardziej zaawansowany, no to możesz zrobić sobie coś takiego. Rozgrzewka 5-10 minut chodu, po czym 5 km spokojnego biegu, tempo rozbiegania albo wolniejsze, 4 km szybszego biegu o 15-25 sekund, później 3 km jeszcze szybszy bieg, może być zbliżony do tempa na 10 km, później 2 km jeszcze szybciej, troszkę szybciej niż 10 km, no i 1 km to jest mocne, około tempa na 5 km. Oczywiście możecie sobie to ustawić symetrycznie w ogóle, czyli 5-4-3-2-1 biegniecie co 20 sekund na przykład szybciej, albo co 10-15 sekund szybciej. To wszystko jest zależne od poziomu zaawansowania, bo jedna osoba będzie w stanie biegać o 15-20 sekund szybciej, a druga osoba będzie potrzebowała 5-10-sekundowych jakby zmiennych przyspieszania, bo to będzie po prostu dla niego za dużo, będzie to zbyt męczące. Podsumowując, bieg z narastającą prędkością jest dla każdego biegacza i jest elementem treningowym, jest narzędziem, które pomaga Wam przygotowaniu do jakiegoś dystansu, 10 km, półmaratonu, maratonu. W takich treningach, na przykład teraz, budowa bazy tlenowej, takich treningów nie robimy. W treningach, w których nie mamy planów na zawody, myślę, że też nie ma sensu ich robić, oprócz ewentualnie biegu z mocną końcówką, bo coś takiego fajnie sobie wpleść do naszego planu od czasu do czasu, aczkolwiek cały czas przypominam, nawet fajniejszy i ważniejszy jest fartlek, także zabawa biegowa. Polecam Wam obejrzeć film mój na temat zabawy biegowej, bo on ma strasznie słabe wyświetlenia, a uważam, że to jest tak ważny trening biegowy, że wielu ludzi właśnie olewa go i myśli sobie, że skoro to jest zabawa, to nic nie daje. A prawda jest taka, że można się tam naprawdę solidnie zmęczyć i zrobić bardzo fajny progres. Także dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną, trzymajcie się i do następnego filmu. Cześć!